Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Dzisiejszy program rozpoczniemy wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. Wczoraj, 13 grudnia, minęło 38 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego przez tzw. Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Na ulice polskich miast wyszło wojsko, wyjechały czołgi, rozpoczęły się masowe aresztowania działaczy Solidarności. Tragiczny, lecz niepełny bilans wojny wypowiedzianej społeczeństwu przez władze to blisko 100 zabitych, 10 tysięcy aresztowanych, około 1 200 tysięcy zmuszonych do emigracji i zmarnowana dekada. Generał Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Na ulicach miast pojawiły się patrole milicji i wojska, czołgi i wozy bojowe. Rozpoczęto aresztowania działaczy Solidarności. Wprowadzono godzinę milicyjną oraz oficjalną cenzurę korespondencji i łączności telefonicznej. W rocznicę tego wydarzenia w całej Polsce odbywały się uroczystości upamiętniające osoby zasłużone w walce z systemem komunistycznym. Myśmy nie wiedzieli, co to będzie ten stan wojenny. Po prostu wojna. Jeżeli jest wojna, to się walczy. To wszelkie rzeczy odsuwa się na plan dalszy. Mimo upływu lat ciągle sprawiedliwości nie stało się zadość, podkreśla dr Jerzy Bukowski z Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych. Bardzo wielu wykonawców tego stanu wojennego na różnych szczeblach nie zostało pociągniętych do żadnej odpowiedzialności karnej. To grób błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, który w stanie wojennym rozpoczął sprawowanie mszy świętych za ojczyznę. Zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa w 1984 roku. Jak mówi jego przyjaciel Karol Szadurski, ksiądz Jerzy budził w narodzie ducha patriotyzmu. W lutym powstała pierwsza msza w intencji ojczyzny i tych, którzy cierpią dla niej najbardziej, gromadziła tysiące wiernych pomimo dwudziestokilkustopniowego mrozu. Staliśmy na dworze, nie było nam zimno. Gorąca modlitwa, gorące śpiewy. Cena wprowadzenia stanu wojennego była wysoka, ponad 100 ofiar śmiertelnych. Górnicy z Wujka, Piotr Majchrzak czy Grzegorz Przemyk. Brutalnie rozganiano manifestacje, pacyfikowano strajkujące zakłady, tak jak kopalnia Manifest Lipcowy czy port w Gdańsku. To wydarzenie wspomina działacz Solidarności, prezes Stowarzyszenia Godność Czesław Nowak. Na pierwszą zmianę od godziny 7 do godziny 15 port pracował, także to nie było tak, że nie wpuszczano. Dopiero kiedy robotnicy opuścili port, to ZOMO zaczęło pacyfikować. Ci, którzy protestowali przeciw stanowi wojennemu, często otrzymywali surowe wyroki, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Do więzienia można było trafić za błahe przewinienia, mówi historyk dr Robert Derewenda. Bardzo szybko, sprawnie, jak sądy kapturowe, orzekały bardzo surowe wyroki w prostych sprawach. Za posiadanie ulotek, za rozpowszechnianie materiałów związanych z Solidarnością. Właściwie niemalże za wszystko, co było związane z działalnością opozycyjną. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku po 586 dniach. Przypomnijmy jeszcze najtragiczniejszą kartę pierwszych dni stanu wojennego, jaką były wydarzenia w kopalni Wujek. W pierwszych dniach stanu wojennego protestowali górnicy 28 śląskich kopalń. Siłą stłumiono strajk w kopalniach Lenin i Wieczorek, a ZOMO i oddziały wojska otoczyły kolejne zakłady. Strajk w Wujku rozpoczął się jeszcze 12 grudnia na wieść o aresztowaniu przewodniczącego zakładowej Solidarności. Do pracy nie przystąpiło ponad 3 tysiące górników. Po kilku dniach przeciwko strajkującym wysłano wyposażone w broń palną oddziały ZOMO i czołgi. Naprzeciw nich stanęli uzbrojeni w kilofy, łańcuchy i kamienie górnicy. W dymie petard i gazów łzawiących padły strzały. Od kul zginęło 9 górników. Co najmniej kilkadziesiąt osób zostało rannych. Funkcjonariusze ZOMO wyciągali poszkodowanych z sanitarek i jeszcze bili. W tej sytuacji strajk został przerwany. 17 grudnia to następna rocznica i dowód na to, jak tragicznie w najnowszej historii Polski zapisał się ten miesiąc. 49 lat temu doszło do masakry stoczniowców w pobliżu przystanku kolejki Stocznia Gdynia. O wydarzeniach grudnia 70 w felietonie zrealizowanym w 2004 roku mówi Jakub Sobieniowski.
Zdaniem części historyków Solidarność, która narodziła się w sierpniu 80 roku, została poczęta w grudniu roku 70 z krwi 44 osób zabitych przez wojsko i milicję oraz ponad 1000 rannych. Janek Wiśniewski padł. Do wybuchu doszło po ogłoszeniu podwyżek cen żywności. Szybko jednak w swoich hasłach i żądaniach protestujący udowodnili, że chodzi im o coś więcej. Opanowali transporter opancerzony Topaz, to z biało-czerwoną flagą krążyli tym pojazdem po Gdańsku. To przypomina powstanie. Co ewidentnie było właśnie odwołaniem do powstania warszawskiego. Tak upada pierwszy mit komunistycznej propagandy, która nawet teraz zaciemnia obraz tych wydarzeń. Nie chodziło o podwyżki. Ktoś krzyknął, idziemy na miasto pod komitet. No i wtedy wszyscy stoczniowcy równym krokiem wyszli drugą bramą. Stoczniowcy, robotnicy przede wszystkim, ale protestowali nie tylko oni. To mit drugi. Wśród zabitych było dwóch studentów, a więc wbrew propagandzie PRL nie czuli się oni zawiedzeni brakiem robotniczego poparcia w marcu, dwa lata wcześniej. Stefana Stawickiego, ucznia, lat 16. Kolejny mit strajkowało tylko Wybrzeże, a naprawdę protestowało kilkadziesiąt tysięcy osób. W Gliwicach, Wałbrzychu, Krakowie i Białymstoku. To była próba rewolucji. Jeszcze raz nastąpiło 10 lat później. Było to jednak 10 lat zakłamywania prawdy o grudniu 70. Nawet rodziny ofiar, to nie tylko filmowa fikcja, miały problemy z ustaleniem, co się stało z ich bliskimi. Ani słowa. Kłamstwa rozpowszechniały partyjne ulotki zaraz po wybuchu protestu, w czasie jego trwania i po zakończeniu. Prasa zaczęła o tym pisać pod koniec grudnia. Akt oskarżenia wobec żyjących winnych trafił do sądu dopiero 9 lat temu. Na ławie oskarżonych zasiadło 12 osób, wśród nich Wojciech Jaruzelski, wtedy minister obrony narodowej, i Stanisław Kociołek, wtedy wicepremier, nazywany katem Wybrzeża. Dzisiaj nie udało się z nim porozmawiać. Szkoda, bo dokumenty zachowane w archiwach wskazują, że opinia o nim to kolejny mit, że był jednym z niewielu, którzy nie proponowali użycia broni. Akurat był tym członkiem kierownictwa, który opowiadał się przez cały czas za rozwiązaniami politycznymi. W piątek 6 grudnia premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Niemiec Angela Merkel wspólnie wzięli udział w obchodach dziesięciolecia Fundacji Auschwitz-Birkenau. Angela Merkel przyznała, że to Niemcy odpowiedzialni są za utworzenie fabryki śmierci w Oświęcimiu. Ten, kto jest bierny wobec przekłamań historycznych, jest współautorem tych przekłamań, podkreślał z kolei polski premier. W sierpniu 1944 roku Bogdan Bartnikowski wraz z matką trafił do niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, pytał, kiedy wyjdzie na wolność, i spotkał się z dramatyczną odpowiedzią. Widzicie te kominy? Tu się stąd na wolność wychodzi się tylko przez te kominy. Tu innej drogi nie ma. To była niemiecka fabryka śmierci. To się wydarzyło i nikt nie wymarzy już tej straszliwej zbrodni z kart historii. Ginęli tutaj Żydzi, Polacy, Romowie, Sinti oraz sowieccy jeńcy. Przypomniał w liście odczytanym przez ministra Wojciecha Kolarskiego prezydent Andrzej Duda. Miejsce to już na zawsze będzie przestrogą dla wszystkich pokoleń przed tym, do jakich zbrodni zdolny jest człowiek opętany nienawiścią i pogardą dla innych narodowości. Będzie przestrogą, choć Niemcy próbowali zatrzeć pamięć o swoich zbrodniach, o czym przypomniała kanclerz Angela Merkel. Wir dürfen niemals vergessen. Nigdy nie wolno zapomnieć, nie można się odciąć, nie wolno relatywizować. Auch keine Relativierung. Angela Merkel przyznała się do wstydu za to całe piekło, które przecież stworzyli Niemcy. Oświęcim leży na terenie Polski, ale został anektowany przez III Rzeszę. Auschwitz był niemieckim obozem zagłady prowadzonym przez Niemców. Niemiecka kanclerz wspólnie z polskim premierem uczciła dziś ofiary niemieckiego obozu. Była przed ścianą straceń, złożyła kwiaty. Zapaliła znicze przed pomnikiem ofiar Auschwitz. Trzeba jasno nazwać sprawców. My, Niemcy, jesteśmy to winni ofiarom i nam samym. Sprawiedliwość wobec ofiar wymaga pamięci o tym, co się wydarzyło, podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli pamięć odchodzi, to
Tak jakbyśmy drugi raz skrzywdzili ludzi, którzy przeszli tutaj przez piekło. Piekło i niewyobrażalne cierpienie. Dlatego obok pamięci, tak ważna w przypadku Auschwitz jest prawda. A prawdy nie da się przemilczeć, mówi profesor Tadeusz Marczak. Mieliśmy bowiem taką tendencję w kołach niemieckich, żeby odpowiedzialnością za zbrodnie III Rzeszy obdarzyć także inne narody europejskie, zwłaszcza te, które zostały podbite przez III Rzeszę. Stąd takie słowa polskiego premiera. Ten, kto jest bierny wobec przekłamań historycznych, jest jakby współautorem tych przekłamań. Wizyta niemieckiej kanclerz w obozie zagłady wiąże się z dziesięcioleciem fundacji Auschwitz-Birkenau. Angela Merkel zobowiązała się dziś do wsparcia fundacji. W minioną niedzielę, 8 grudnia, minęło 28 lat, gdy w uroczystość niepokalanego poczęcia Maryi Panny do polskich domów po raz pierwszy dotarło Radio Maryja. Rocznicowe uroczystości pod hasłem Głosić Chrystusa Pana z Maryją odbyły się w Toruniu. Centralnym punktem była msza święta, której przewodniczył metropolita częstochowski ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Wspólną modlitwą Anioł Pański w samo południe w hali widowiskowo-rekreacyjnej w Toruniu rozpoczęły się uroczystości 28. rocznicy powstania Radia Maryja. Później wierni modlili się przed Najświętszym Sakramentem z różańcem w ręku. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Po modlitwie różańcowej rozpoczął się koncert orkiestry reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Nie zabrakło takich utworów jak Biały Krzyż, O mój Rozmarynie, Wojenko, Wojenko czy Serce w plecaku. Z młodej piersi się wyrwało. Po części patriotycznej przyszedł czas na część religijną koncertu. Fragmenty homilii oraz zapisków więziennych prymasa tysiąclecia odczytali artyści scen polskich Halina Łabonarska i Marcin Kwaśny. O godzinie 15 rozpoczęła się koronka do Bożego Miłosierdzia. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Modlitwa i wartości chrześcijańskie od zawsze były bliskie rodzinie Radia Maryja, napisał w liście odczytanym przez ministra Adama Kwiatkowskiego prezydent Andrzej Duda. Jedno jest w Polsce radio, którego wierni słuchacze z całego kraju i na obczyźnie tworzą wspólnotę nazywaną przez nich nie klubem czy towarzystwem, lecz rodziną. Słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego odczytał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Radio, telewizja, gazeta codzienna, wyższa uczelnia, fundacje i wspólnoty. Już ta siłą rzeczy krótka i uogólniająca lista budzi podziw i uznanie. W jednym zdaniu nie sposób objąć bogactwa tej wieloaspektowej działalności, ale można w nim wyrazić jej istotę, którą stanowi pełna całkowitego oddania służba Panu Bogu i Ojczyźnie. W imieniu prezesa Rady Ministrów głos zabrał wicepremier Jacek Sasin. Dzięki Radiu Maryja, dzięki telewizji Trwam, dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom, które są dziełem ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, szerokie rzesze katolików w Polsce odnalazły się wobec prób relatywizowania nauki Kościoła. Centralnym punktem dzisiejszego spotkania była uroczysta msza święta, której przewodniczył metropolita częstochowski ksiądz arcybiskup Wacław Depo. I jak mówił, Radio Maryja rozmodliło Polskę. A czyż nie możemy dzisiaj po 28 latach istnienia Radia Maryja odważnie i z całą świadomością dopowiedzieć, że będąc darem Maryi i głosząc Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela wraz z nią, ono ocaliło i ocala chrześcijańską tożsamość Polski i Polaków w ojczyźnie i poza jej granicami. Katolicka Rozgłośnia jest ambasadorem, który kultywuje polską kulturę, tradycję, język i to wszystko, co Polskę stanowi, podkreślił z kolei metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Dzięki Radiu Maryja język polski wszedł do wszystkich emigracyjnych domów, a nawet tych turystów, którzy na Grenoblu tam pracują. Nie mówiąc o Ameryce, o Kanadzie,
Australii. Na zakończenie ze szczególnym apelem do wiernych zwrócił się założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Idzie straszny walec, chcą nam wyrwać wiarę. Księżom biskupom życzę, żeby wytrzymali, a nam wszystkim, żebyśmy stali razem z kapłanami, z biskupami, czy to w Gdańsku, czy to w Krakowie, czy gdziekolwiek. Amen.